Będzie ich 8, ale to za momencik. Teraz ja jestem bardzo ciekawy tej walki, dlatego że to jedyna walka, w której wystąpią zawodniczki. Walka w formule full contact w kategorii wagowej do 65 kg. W narożniku czerwonym reprezentantka klubu KKS Sporty Walki Poznań, Julia Stasio! Czy określenie Amazonka to pasuje do zawodniczki? Czy raczej nie? nie wiem, czy pasuje, czy nie pasuje. No, ale jeżeli chodzi o wolę walki, to Amazonka to taki dla mnie synonim właśnie takiej wojowniczki. No to jeżeli tak, to jak najbardziej pasuje. Dobra, także mamy tutaj zawodniczki. Jej rywalką w narożniku niebieskim będzie reprezentantka klubu Champion Gdańsk, Natalia Adamkiewicz! No dobre miasto to tak naprawdę nasza najbliższa okolica, więc zobaczymy jak tutaj... Julka Stasiuk to jest klub Bałtyk Koszalin. A Natalia Adamkiewicz, Champion Gdańsk. A przepraszam, też właśnie tu źle spojrzałem, dokładnie, dzięki tutaj za ten, także mamy tutaj Gdańsk z Poznaniem się, że tak powiem, zmierzy. Dobre miasto to Cezary Piwowarek, dokładnie. Tutaj mi się przełożyło te notatki, słusznie zauważyłeś. No i tutaj Julka Stasiuk jest doświadczoną zawodniczką, była zawodniczką kadry narodowej kadetek, zdobywała medale na Mistrzostwach Świata. No zobaczymy, jak sobie poradzi teraz w kategorii seniorów. No tak, bo to chyba w ogóle we wszystkich dyscyplinach sportu to przejście z tego juniora do tej kategorii wyższej, do seniorów, to jest nie wszyscy są w stanie to ponieść. Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony ostatnie lata w polskim kickboxingu pokazują, że juniorzy, którzy wchodzą w wiek seniora, czy przede wszystkim kadrowicze z kadry Polski juniorów, od razu odgrywają dużą rolę. Czerwonym Julia Stasiuk, w narożniku niebieskim Natalia Adamkiewicz. Przed nami walka w formule full contact, zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty każda. Walka w kategorii wagowej do 65 kg, którą poprowadzi sędzia Rafał Bałachowski. Zapraszam na rundę pierwszą. No i teraz mamy tutaj przywitanie. Jeszcze raz przypomnijmy, w czerwonym narożniku Julia Stasiuk, Sporty Walki Poznań, a w niebieskim Natalia Adamkiewicz, Champion Gdańsk. No i tutaj widzimy znowu narożnik niebieski. To tak akurat z tych wcześniejszych walk znowu ruszył, ale widzimy tutaj kontra i złapanie dystansu tą nogą. O, widzimy tutaj, nasz sędzia musiał uciec. Możemy zaobserwować jak gdyby kolejną formułę walki kickboksarskiej, bo jest to full contact, czyli tutaj kopnięcia i uderzenia, ciosy rękoma dozwolone są tylko i wyłącznie powyżej pasa. O! Czy to by ten cios doszedł, bo tak, to było takie potknięcie. No, tutaj widzę, publiczność żywiołowo zareagowała, bo to zawsze to, że tak powiem, padnięcie na dechy, to wydaje się, że to... Tutaj sędzia jest na posterunku, sędzia widzi, czy to jest po ciosie, czy to jest w wyniku poślizgnięcia się. No tutaj przede wszystkim dla mnie jest oczywiście walka, ależ teraz tutaj... No ale dziewczyny nie oszczędzają sobie. Tak, tutaj te ciosy, ale tutaj zdecydowanie, przynajmniej na początku ta jednak, te uderzenie nogami są tutaj takie chyba też bardziej widoczne. No i tutaj za chwilę końcówka tej pierwszej rundy. Ach, tutaj chyba była próba przygotowania takiego... No, Julka Stasiuk, czyli zawodniczka z narożnika czerwonego, w mojej ocenie przeważa i te ciosy są celne. No tak, to... Ciosy proste, szczególnie tutaj kopnięcia opadające.
No tak, bo tutaj też podobnie było w tej wcześniejszej walce, gdzie tych ciosów zawodnik wykonał mnóstwo, ale one tak naprawdę tylko robiły wiatr, a tutaj cały czas widzimy, że Julia jednak cały czas próbuje tutaj. Ach, teraz. Bardzo ładnie. Nie chciałbym, bo znowu przypomniało mi się właśnie, Tomasz, końcówka, przypomniało mi się właśnie te filmy, które oglądaliśmy na VHS-ach. Był taki jeden aktor, który wykonywał takie właśnie ciosy z półobrotu. Z tego zapamiętam, Van Damme taki to i niektórzy później mnóstwo trenowało takie właśnie ciosy. Także tutaj pozwoliłem sobie, szanowni państwo, na taką małą wstaweczkę, ale myślę, że Tomasz, wielu chyba zawodników w jakimś tam stopniu, może teraz mniej, ale w tych, powiedzmy, wieku naszym zbliżonym, to tak troszeczkę chyba się inspirowało przysłowiowym VHS-em. Myślę, że to była jedna z kilku. Jeden z kilku powodów, dla których mnóstwo ludzi na początku lat 90. rozkochało się w trenowaniu sztuki sportów walki. No to był moment, kiedy te sporty walki przeżywały ogromny rozwój. Widzimy, czas te kopnięcia z góry upadające. Widzę, że chyba Julia tutaj bardzo dobrze operuje nogami. Chyba zauważyła, że właśnie to jest w tej końcówce ten trafne uderzenie. Powiedz, Tomasz, to fachowo to uderzenie z półobrotu nazywa się? Ma jakąś taką swoją nazwę? No, jakiś tam spinning side kick, czy jakoś tam, ja to nazywam obrotowy. Obrotowy, także ten cios był bardzo na pewno i widowiskowy, ale przede wszystkim celny. No i tutaj widzimy, że Julia tą drugą rundę również rozpoczęła właśnie, szuka tej możliwości, kiedy będzie mogła wykonać znowu ten cios, kiedy ta zawodniczka Natalia, że tak powiem, się troszeczkę odsłoni. No i tutaj widać większe doświadczenie zdecydowanie w poczynaniach Julki i można powiedzieć, że troszeczkę tą czuje, tą swoją przewagę i widzi, chyba więcej widzi, no i tutaj i bawi się tą walką, co jak gdyby przekłada się albo powoduje, że używa widowiskowych. No tak, to widzę, że to chyba właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, no publiczność lubi teatr i myślę, że te ciosy są takie właśnie bardzo teatralne, bym powiedział. Dokładnie tak. No i znowu, znowu to samo, może mniej okazale, ale chyba doszedł ten cios. Może mniej zrobił wrażenia na Natalii, ale myślę, że teraz czy chyba lekkie otarcie w ten kask w wykonaniu właśnie tego ciosu Julii. Ale zdecydowana przewaga Julii, nie ulega wątpliwości, że prowadzi walce. No, mówiliśmy tutaj wcześniej o tych kolorach, to jakby tak było, to chyba będzie pierwsza wygrana walka w czerwonego narożnika. Także, zobaczymy. No zobaczymy, ale bo tak, bo to czasami może zdecydować jeden cios, prawda? Walce, któryś prowadzi, a i mamy goniec rundy drugiej. Odpornych ludzi. No nie ma, także tutaj może ktoś, że tak powiem, mieć widoczną przewagę, ale jakiś lekki błąd, odsłonięcie, szczególnie w sportach walki i cios może, że tak powiem, nas odciąć i jesteśmy na deskach. No i mamy trzecią rundę. No jakieś krótkie, ostatnie wskazówki w narożniku od trenerów. No nam się tutaj z punktu tego komentatorskiego wydaje, powiedz, Tomasz, że to tak szybko mija, ale chyba na tym ringu to te 3 minuty, kolejne 3 i 3, to wcale tak szybko chyba nie mijają. Często już po pierwszych 3 zawodnik chciałby, żeby to był ostatni 3. No właśnie, także tutaj, no i tutaj widzimy faktycznie ostatnie wskazówki w narożniku Natalii. No już widzimy tutaj, gotowa do walki jest Julia Stasiuk. Przypomnijmy, Julia Stasiuk, Sporty Walki Poznań i Natalia Adamki. Julia teraz startuje jako Sporty Walki Poznań, natomiast wychowała się w Koszalinie,
a najprawdopodobniej studiuje w Poznaniu, więc dlatego teraz... No tak, bo to jednak zawodnicy później często wyjeżdżający, ach, znowu przygotowanie. No widać, że ten cios, ten z półobrotu jest takim dobrze wytrenowanym, bo cały czas szuka go do... żeby go właśnie zastosować. Jest to skuteczne kopnięcie, ponieważ trafione tam pod prawy ten łokieć i pod żebra, gdzie znajduje się wątroba. Ciosy na wątroby celne również jak gdyby nokautują, gaszą przysłowiowe światło. Odcinają. No i teraz... Poszła ogniem piekielnym. No, to wiadomo, no, Natalia nie ma nic do stracenia, prawda? No bo widziała, że w tych dwóch pierwszych rundach może nie do końca... No myślę, że teraz ratuje ją tylko i wyłącznie nokaut. Tylko nokaut. Mówisz, no i będzie szukała. Ale jest zdecydowanie aktywniejsza w trzeciej rundzie, więc no zobaczymy. Ale widzimy tutaj to, co powiedziałeś. Doświadczenie Julii jest po jej stronie. Ale widać również taką jeszcze świeżość, ponieważ Julka cały czas pracuje na nogach. Schodzi na boki i znowu się nadziała na Ale teraz kilka doszło. Może nie ciosów Natalii tutaj. Ale jest klincz, jest zabranie możliwości zadawania ciosów. Sędzia rozerwał klincz i dalej jesteśmy. Bo to chyba też jest taka troszeczkę taktyka, kiedy zawodnik widzi, że coś mu nie idzie, łapie zawodnika, ten klincz to też jest jakby taka chwila, żeby uchronić się przed kolejnymi ciosami? No tak jak nazwa wskazuje, no klinczujemy, zabieramy możliwość zadawania ciosów, a często gęsto też jest to parę sekund tego, żeby złapać dwa głębokie przysłowiowe oddechy. Tak. No i teraz widzimy końcówka. No i tak jak mówiłem, ratuje ją, miała świadomość, że ratuje ją tylko rundy trzeciej, ostatnia walka. Wydaje mi się, że Natalia próbowała właśnie zakończyć tą walkę. Trzecią rundę nawet można byłoby ze wskazaniem wskazać dla Natalii, natomiast w całym rozrachunku myślę, że dwie pierwsze rundy zdecydowanie dla... Tak, chyba one przeważyły no, to doświadczenie, o którym mówiłeś, na pewno Julia wykorzystała, no i tutaj no, myślę, że ja i kibice na pewno pamiętają ten okazały półobrot w pierwszej natomiast rundzie. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj warto jeszcze raz przypomnieć, zawodniczki przyjechały do nas na galę w ostatniej chwili, ponieważ jest to walka w zastępstwie jednej, która nam wypadła, więc też tutaj szacunek i wielkie dzięki dla zawodniczek, no tak, że... Bo też nie wiemy, w jakim cyklu przygotowawczym były obie zawodniczki. No, że zechciały, że przyjechały, że chciały się pokazać na gali, no, pokazać się publiczności. O to chodzi. Panie i panowie, czas na werdykt pierwszej walki karty głównej dzisiejszej gali Duet Fight Night 25. I jednogłośną decyzją sędziów zwyciężyła Julia Stasio! Jej rywalką w narożniku niebieskim była Natalia Adamkiewicz. Dziękujemy za walkę. A tutaj taką ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć. Sędzia, który wręczał puchary, pan Krzysztof Kacperski, bardzo doświadczony, jeden z najlepszych sędziów w Polsce,